Tablica. Stanęliśmy dosłownie na sekundkę zdjęcie zrobić. Tablica jest, rejestracja. Jest, jest, jest. Zdjęliśmy dosłownie sekundkę temu. Już się zwijamy. Mandacik. Coś do ciebie mówili? Gdzie jest ten? Co to za blokowanie i czy tablice są? Powiedziałem, ile mam followersów i podjechali. Jest, zdjęliśmy dosłownie sekundkę temu. Już się zwijamy. To jest taki sztos, ten niebieski. Patr 1 Stone, F4.0 i ISO do dwóch koła pewnie. Nie no. Fajno to gada. A, i mamy filtr, jakby circular polarizer, tak? Nie wiem, jak to jest po polsku. W ogóle tu będzie fajnie wyglądać, jak gdzieś zrobimy skrzaszków. Stoki przekot niebieski. Ja muszę w ogóle zza krzaków wyjść. Słucham? Przy tym kanarze przepraszam. Tak, tak, ale właśnie nie wiem, czy dalej, czy... tak, tak, jeszcze. O chuj. Git, git, git. Tylko te zielone mi się tu podobają. Kurwa, podoba mi się. Dużo bardziej mi się ten przód podoba. No, mi też. No, jest kozak. Mimo wszystko tamte światła fajnie w nocy robiły roboty, tak, ale tak. Teraz też wygląda mega, nie? Wszystkie zdjęcia są wyedytowane moimi presetami, które możecie kupić w linku poniżej. I zostaw lajk, jak ci się podoba i subskrypcję. Do dupy, jesteś kamerzystą. Hej, nagrasz jakiś fajny film z użyciem naszej kamery DJI Action 4? Oczywiście, że wam nagram. Mam fajny pomysł na film. A felgi zostawiasz tak czarne? Nic nie zmieniasz na razie? Na razie nie mam hajsu. No. Ale coś będę planował zmieniać. Chciałbym ten, czarny z chromowanymi ringami. Takie. A, dobra. Ładnie będę wtedy się komponować. Tego. A tu co jedzie? Subaru? Seat, ten jak Subaru. Nawet może jeszcze robotę zrobić. To tu jest takie mokre. No, fajnie będzie wyglądać na samochodzie i... Widziałem, wiele razy stawiałeś na Instagrama do wyboru, które zdjęcie najlepsze i to nasze no. Było najczęściej wybierane. To z góry? Tak. No. Trzeba bombkę porobić, żeby fajne kadry na asfalt. Tak, tak. No ja byłem w nocy, to nie wiem do końca, jak to wyglądało. Ale właśnie tam chyba kręciliśmy coś. No ja jako pierwszy odkryłem to miejsce. Tak? Bo ja tam zawsze jeździłem. Właśnie w tym momencie moje dwie ostatnie szare komórki zaczęły walczyć ze sobą i bardzo dobrze, że nie zdjąłem tego obiektywu i nie otworzyłem puszki, ponieważ w samochodzie było mega ciepło, a na dworze jest chłodno. I gdy wsiadłem z dworu do samochodu i otworzyłbym puszkę, to by mi zaparowała i puszka, i obiektyw. Co mogłoby się różnie skończyć. Coż byłoby niedobre, bo nie mam czyszczenia, nie mam kitu do czyszczenia i w sumie nigdy tego nie robiłem. I z tego co wiem, jeśli nie jesteś zbyt doświadczony, to możesz bardzo ładnie sobie nabrudzić i popsuć coś. Ja jestem psują, więc bardzo się cieszę, że to się nie stało. To mnie nawet lepiej, że jest mokro, to nie zapalimy. Tak to jak jest to, to... Łatwo podjarać pod spodem. Tak? Jak jest niski, no to... Jak tym. Nie wiem, czy... Whistling Diesel na przykład. Ferrari, co no, jest zjara na polu. Good. Oh my god. This is not okay. We fucked up. Stamtąd? Tak.
Dobra, no to jedź, to ja poczekam. Dobra, dobra. Czekajcie, weźmy niskie ISO, bo tu mogę wejść na jeden F1.4. Weźmy z 1600 shutter i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pada trochę, ale damy sobie radę. Problem jest taki, że ta 105 to jest dobra maszyna. Zobaczcie na to. To jest taka maszyna. Jest ciężka i w ogóle, ale jest mega maszyną i też fajnie się robi auta tym, ale nie mam filtru, co jest problemem. Niestety jest dużym problemem, zwłaszcza jak w sumie zawsze jest problemem, bo wszystko się odbija, wszystkie, wiecie, drzewa, wszystko się będzie odbijać w samochodzie, a filtr redukuje te odbicia. No i zobaczymy, tą 105 założę na chwilę i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Próbuję coś z daleka zrobić, taki jest plan, nawet nie wiem, czy nie byłoby lepiej, jakbyśmy tam podjechali, ale chyba tu jest tylko chciałbym drzewo przed, tam jest mój plecak, nikt mi ukradnie plecaka. Jest git, ISO 200, 160, shutter 1800, ale czy jest seria? Dobra, teraz. O, to jest maszyna. Dobra. Nie chcę jakoś też... Jak się wywalę z tym obiektywem. W ogóle nie wiem, czy mówiłem wam, ale ten obiektyw jest pożyczony od Sigma. Tu jest Sigma. Ej. Powiem tak. Nie róbcie tego w domu. Powinna być całkowicie bliska. Tak? Bo ja tam właśnie robiłem te zdjęcia, co ci wysłałem wcześniej. To jest 2021. Widziałem, jest tutaj. A, żyje. Dobra, dobra. Patrz, że sporo miejsca jest z tyłu. No, powiem ci, więcej na pewno niż w szóstej generacji, też z tym nosem. No. Bo tam, no ja tu z dziewczyną na złotach śpię normalnie. Tylko, że dobudówkę sobie robię. Uh-huh. Śpię normalnie lepiej niż u siebie w mieszkaniu. Szczególnie, że na oponie są też fajne liczki tutaj. Na oponie? No. Taki agresywny jest. Co, czy jeszcze tyłem odwrócić w tą stronę, czy jedziemy? No, możemy spróbować tył. Tak samo, tylko że tyłem. Jednak ten obiektyw jest najtańszy z tych, których mam, ale robi taką robotę. Git. Tak. Posprzątam te liście. I wciśnij ten hamulec. Okay. Się zapali góra i filtr jest, wszystko jest. To, że pada, to jest jakiś sztos.
sumie możemy pojechać na zakręt. Na zakręt? No. Chciałbym zrobić ten szater mniejszy. A, to nie jest serio? Powiem wam, że jestem zmęczony. Szczerze. To je kurwa, to je tego. Cofnij się. Wiesz to. Jakieś guziki poklikać. Jest git. Z góry fajnie wygląda. Nie. Stanęliśmy dosłownie na sekundkę zdjęcie zrobić. Tablica jest, rejestracja. Jest. Zdjęliśmy dosłownie sekundkę temu. Już się zwijamy. No da ci. Coś do ciebie mówili? Gdzie jest ten? Co to za blokowanie i gdzie, czy tablice są? Powiedziałem ile mam followersów i podjechali. Jak jest mandat za nieposiadanie? Może być spory. Tak? Może być spory. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie filmu, że wytrwaliście do końca i dziękuję marce DJI za podesłanie nam Action 4, które mogliśmy przetestować i szczerze mówiąc jestem bardzo, bardzo zaskoczony i to mile zaskoczony. Kamera nagrywa w 4K 120 fpsów. Mamy też obiektyw, który nagrywa w f2.8, co powinno być miazgą w nocy. FOV 155, czyli field of view, czyli jak szeroki mamy obiektyw. I kamera nagrywa jeszcze w 10-bitowym kolorze i można naprawdę bardzo ładnie pokolorować swoje filmy. Przypominam, że to jest kamera sportowa i naprawdę poziom jest wysoki. A ty co, subskrybuj ten kanał, a ja w następnym filmie pokażę ci, jak zrobiłem zdjęcia dla DJI Polska za 20 zł. Kupiliśmy tylko i wyłącznie akwarium i zrobimy cały set zdjęć produktowych przy pomocy tylko i wyłącznie akwarium. Dzięki wielkie raz jeszcze za oglądanie. Trzymajcie się.